Przyjmujemy, że w Polsce zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C jest od 160 do 240 tysięcy. Świadomość niestety jest niewielka, 20-30%, ale bardziej ze skazaniem na 20% jest świadoma zakażenia. Nie ma żadnych objawów wczesnej fazy zakażenia i to jest właśnie problem, ponieważ możemy mieć objawy zbliżone do grypy i to wszystko, jeśli w ogóle. Najczęściej objawy dopiero pojawiają się po kilkunastu latach pod postacią niewydolności wątroby, marskości czy też raka wątrobowo-komórkowego. Tu niestety wtedy już często można powiedzieć, że jest za późno. Wirusem HCV wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C można się zakazić wszędzie tam, gdzie dochodzi naruszenia ciągłości tkanki skóry, gdzie jest kontakt z zakażoną krwią. Nawet niewidoczna ilość tej krwi powoduje zakażenie. Czyli u kosmetyczki, u dentysty, gdy jest pobierana krew, a nie zmienia się rękawiczek do każdego pobrania, w studiu piercingu. Wiele jest takich miejsc. Najważniejsze jest to, że wirus nie daje objawów przez wiele lat i dlatego, że dobrze się czujemy, wcale nie oznacza, że nie powinniśmy się zbadać.